Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i kolejnych 108 wiadomościach z martwej strefy, czyli cyklu audycji, w których na bieżąco omawiam, komentuję newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem z poprzedniego miesiąca, czyli w tym przypadku jest to kwiecień 2021 roku. I powiem Wam, że chyba jeszcze nigdy, przynajmniej w czasach, gdy serwuję regularnie wiadomości z martwej strefy, nie było takiej przerwy między dwoma wiadomościami. Nie mówię tu o przedziale czasowym, a o liczbie podcastów, bo w kwietniu wrzuciłem tyle podcastów, że nie tylko poprzednie wiadomości zniknęły ze strony głównej, co musiałem się przez kilkanaście podcastów przekopywać, by sprawdzić w ogóle, który to był numer. Dzisiaj będzie krótko, bo newsów nie było zbyt wiele, ale były dość konkretne. I zacznijmy od książek. Książek kingowych. A tutaj dostaliśmy dwa fajne newsy. Po pierwsze, wydawnictwo Cemetery Dance podało szczegóły zapowiadanej na przyszły rok książki będącej trzecim tomem trylogii o Gwendy pod tytułem Gwendy's Final Task. Ona trafi do sprzedaży w Stanach 15 lutego i ta książka będzie miała 408 stron, czyli no nawet jeśli będzie trochę napompowana, to już będzie, tak jak zapowiadano, normalna powieść. To już nie będzie opowiadanie, tak jak w przypadku Pudełka z guzikami Gwendy. Opublikowano opis tej książki, ja wam go nie będę czytał. Jak chcecie, możecie sobie przeczytać, ale ten opis zdradza trochę fabułę drugiego tomu, którego my nie mogliśmy jeszcze czytać. Znaczy, mogliśmy w oryginale, nie mieliśmy możliwości w Polsce, dlatego nie będę wam tutaj czytał na własne ryzyko. Możecie sobie przeczytać. Natomiast opublikowano też okładkę. Ona wygląda fantastycznie. Tak jak cała ta seria, tym razem jest zielona, widzimy pana w tym meloniku, widzimy miasteczko Castle Rock, jakieś światła i co najważniejsze, widzimy w tle mroczną wieżę. Także mroczna wieża trafiła na okładkę trylogii o Gwendy i to mnie już bardzo, bardzo cieszy. Zastanawia mnie, jak te książki zostaną wydane w Polsce, no i kiedy, bo przypominam, że od poprzedniego roku, od początku 2020 roku Albatros oficjalnie nie zapowiada drugiego tomu, ale nieoficjalnie mówi, że tak, on się ukaże niebawem. Miał się ukazać w 2020 roku, teraz to samo gdzieś tam pokątnie słyszymy w 2021. Podejrzewam, że chodzi tutaj o to, o czym mówił Burial w naszym podsumowaniu minionego roku, czyli w związku z tym, że drugi tom nie był pisany wspólnie przez Richarda Chismera i Stephena Kinga, a tylko przez tego pierwszego, pewnie Albatros ma opory przed wydaniem tego, bo umówmy się, to się pewnie nie sprzeda. Ciężko będzie to reklamować nazwiskiem Kinga, więc ja podejrzewam, że oni faktycznie czekają na amerykańską premierę trzeciego tomu. I mam taką nadzieję, że wtedy w krótkim odstępie czasu w Polsce dostaniemy tom drugi i tom trzeci jednocześnie, podpięty pod jedną akcję promocyjną, już opartą na nazwisku Stephena Kinga. Mam naprawdę taką nadzieję. Aczkolwiek podejrzewam, że jeśli w ogóle dostaniemy te książki w Polsce, a mówię, to jest na razie jeszcze całkiem spore jeśli, to pewnie będzie to drugie wydanie, bo przypominam, że Pudełko z guzikami Gwendy miało w Polsce dwa wydania. Pierwsze wzorowane całkowicie na amerykańskim, drugie już ze zmienionym grzbietem, bez wersji zetu i tak naprawdę zmieniła się tylko obwoluta. Pytanie, czy jeśli będą wydawać drugi i trzeci tom, to czy zachowają obwolutę, no bo w tym przypadku obwoluta po prostu została nałożona na poprzednie wydanie i ona jest bardziej dopasowana do tej serii Kinga. No nie jest dokładnie taka sama, ale czcionka z nazwiskami jest taka jak na normalnej serii Kinga, więc podejrzewam, że jeśli zostanie wydany drugi i trzeci tom, to pewnie w tym wydaniu. I jeśli ktoś ma pierwsze w tym przepięknym, przecudownym wydaniu, to nie będzie mu pasować. No takie są moje przypuszczenia. No kurczę, remontują mi drogę za oknem i jeżdżą tymi samochodami. No i tak jak mówię, podejrzewam, że to też pewnie nie ukaże się w obwolucie, ale to są moje gdybania, moje podejrzenia nie oparte absolutnie na niczym. Nie ma sensu się tym teraz przejmować, skoro tak naprawdę nie mamy nawet zapowiedzi tej książki w Polsce. Drugi news książkowy od Kinga to jest fantastyczna rzecz, przy czym to nie jest książka Kinga, ale jest to tak świetna rzecz, że nie wiem, czy nie dam tego na grafikę tego podcastu. Otóż Stephen King napisał wstęp do książki o tyłeczkach psów Korgi. Książki, która nazywa się The Little Book of Big Corgi Butts. I mamy żółtą okładkę i psa Korgiego, Korgi, tyłem wypinającego do nas swój tyłeczek. Jak to tylko zobaczyłem, to mówię wow, nie? Stephen King jest znany z miłości do psów tej rasy. Bardzo często publikuje zdjęcia swojego psa, Molly aka The Thing of Evil. Dzieli się tym w mediach społecznościowych od lat. Tak naprawdę ten jego psiak doczekał się swojego profilu na Facebooku, doczekał się figurki pop od Funko. Stephen King publikował zdjęcie kiedyś w koszulce, którą dostał w prezencie z jakiejś tam okazji i ona była przeuroczo tandetna, creepy, taki kolaż twarzy tego psa, fantastyczne zdjęcie. No i skoro powstała taka książka, to Stephen King napisał do niej wstęp. To jest całkiem duża książka. Możemy dość spory fragment jej przejrzeć na Amazonie. Ona jest bogata w rysunki, 150 kolorowych ilustracji czarno-białych. Jest pełna różnych zadań, ponad 100 zadań, bo to są takie testy, takie pierdółki. Jak sobie przejrzycie, to zobaczycie, o co chodzi w tej książce. Jakieś takie, wiecie, zabawy słowne, jakieś gierki i tak dalej, i tak dalej. W tych zadaniach należy rysować, rozwiązywać krzyżówki, wyszukiwać słów i tak dalej, nie? To raczej jest tego typu książeczka, a nie jakaś tam powieść do czytania wielka. Uczymy się rysować Korgiego. Mamy, wiecie, taki blok liter, gdzie w każdej kolumnie, czy wierszu, czy po przekątnej wyszukujemy słowa. Tego typu rzeczy, nie? Stephen King napisał przedmowę do tej książki. To jest krótki tekst, w którym wymienia zalety Korgi i wyraża swoje uwielbienie dla tytułowych tyłeczków tych psów. Jak napisał, tu cytat, uwierzcie mi, nie ma nic lepszego w psim świecie od pulchnego tyłka Korgiego. Psy te nie mają ogonów, machaniem których mogłyby wyrażać zadowolenie. Jak pisze King, to właśnie po ruchach tych pup można rozpoznać nastrój zwierzęcia. I tu znów cytat. Pupcia Korgiego to jego brzęczyk radości. Zakochuję się w niej za każdym razem, jak ją widzę. Rewelacyjna rzecz. Jak to tylko się ukaże w sprzedaży, w sumie nawet nie pamiętam, kiedy to ma się ukazać w sprzedaży, ale jak będzie dostępne, to od razu kupuję. Jak będziecie chcieli recenzję w RSK, to mówić. Jest do zrobienia. Może być nawet wideo recenzja, jak będę miał czas. Dobrze. I to tyle w temacie książek Stephena Kinga. Nie ma w zasadzie żadnych newsów z Polski z poprzedniego miesiąca, ale dwa zdania, a nawet więcej niż dwa, o Joe Hillu. I tutaj tak, po pierwsze, jak już jesteśmy przy książkach, to zostańmy przy książkach. Tak jak zapowiadaliśmy, chyba o tym mówiliśmy, 2 czerwca ma trafić do sprzedaży nowe wydanie powieści Rogi i w końcu mamy jej okładkę tej książki i ona wygląda fantastycznie. No, to jest okładka oczywiście dopasowana do tego do tej nowej serii wydawniczej. Jest bardzo fajna. Czerwona postać z rogami, ze zbitymi okularami. Bardzo fajne logo tytułu. Świetnie to się prezentuje. Ja już sobie zrobiłem z tego graficzkę do podcastu, chociaż najprawdopodobniej ten podcast nie ukaże się premierowo, bo na chwilę obecną z Jerrym jeszcze się nie umawialiśmy na jakieś czytanie tej książki. Ale co ciekawe, okazało się, że do sprzedaży również trafi zbiór opowiadań Upiory XX wieku. I on będzie miał premierę 15 września i jest Alleluja, stało się. Mamy całą zamkniętą serię książek Joe'ego Hilla w przepięknym, jednolitym wydaniu. Nie sądziłem, że czegoś takiego doczekam, bo przez lata, gdy wydawano Joe'ego Hilla w Polsce, to w zasadzie każda książka była inna. Nawet jeśli dwie książki wydał ten sam wydawca, tak jak Rogi i Pudełko w kształcie serca, to one też się od siebie różniły, bo zdążył się obrócić grzbiet i gdy kładliśmy te książki na półce, to jedna miała napis od dołu w górę, druga od góry w dół i to było po prostu jeden wielki chaos, nie? Dla fanatyków książek od linijki, dla fanatyków serii wydawniczych to tu wielkość, czcionka, krój, kolor, wszystko się różniło, wszyściutko, nie? Sztywna oprawa, miękka oprawa, wszystko. Bo nawet gdy Albatros wydał przecież Strażaka, a potem Dziwną Pogodę, dwie książki w sztywnej oprawie, ale też zupełnie inaczej wyglądające. No teraz będziemy mieli całą piękną serię wydawniczą i powiem wam, że ta okładka Upiorów XX wieku wygląda również przepięknie. Wydaje mi się, na chwilę obecną jest dla mnie ładniejsza niż Rogi, ale Rogi w pierwszej chwili tak byłem na nie, teraz gdy już mi się opatrzała, to jestem jak najbardziej na tak. Szczególnie, że dłubałem przy tych okładkach, robiąc grafiki do podcastów, a to jest dość długa robota i gdy ja przy tym dłubię, to zdążą mi się naprawdę te okładki ze wszystkimi szczegółami opatrzeć i bardzo mi się te wydania podobają. Jedyna różnica, jaką mamy, to jest taka, że ten pasek z napisem Joe Hill na górze okładki do tej pory był chyba cały czas czarny. A jeśli nie czarny, to bardzo ciemny, przez to wszystkie grzbiety, ja cały czas nie mam tej serii wydawniczej, więc bazuję tylko na zdjęciach z internetu, wszystkie grzbiety do tej pory były właśnie czarne albo bardzo ciemne, a kolor okładki określał ten kwadracik na górze. No teraz jest odwrotnie, bo została jakby tak zamieniona kolorystyka. I te dwie książki będą miały kolorowe grzbiety, czyli Rogi będą miały grzbiet czerwony, a Upiory XX wieku błękitny, natomiast ten kwadracik na górze będzie no, w kolorze samej okładki. I nie wiem, czy to jest problem, dla mnie nie, ale no, dla fanatyków może to być jakiś tam mały problemik. Jedyne, czego nie rozumiem, to w opisie książki Upiory XX wieku mamy podane 14 opowiadań. Tak zaczyna się ten opis, że jest to 14 opowiadań, natomiast no, liczyłem to chyba 4 razy w spisie treści i no, jak w mordę strzelił, tych opowiadań jest 15. Plus jeszcze posłowie, a jeśli się nie mylę, nie jestem pewien, czy w posłowie nie jest ukryte jeszcze jakieś opowiadanie, no ale minimalnie jest ich 15, więc w sumie nie rozumiem, o co chodzi z tą 14 w opisie. Taki drobiazg. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o książki, ale jeszcze nie żegnamy się tutaj z Joe'em Hillem, ponieważ wydawnictwo Egmont w majówkę miało 3 panele, na których ogłaszali plany wydawnicze na drugą połowę roku, no i opublikowali też cały katalog wydawniczy, w których widzimy wszystkie ich dotychczasowe wydania w tych seriach, które aktualnie wydają i oczywiście plany, czyli tak jak zawsze, nie? Tak jak od wielu lat Egmont przyzwyczaił nas, że coś takiego serwował. Do tej pory w ramach konwentów do pewnego czasu ten majowy katalog ukazywał się zwykle na Pyrkonie, natomiast no, jako że smuteczek konwentów nie mamy od grubo ponad roku, to znów dostajemy to po prostu online. No i dowiedzieliśmy się, że 16 czerwca Egmont wypuści kolejny komiks z serii Hill House Comics. Przy czym, co bardzo istotne, nie będzie to kolejność taka jak w oryginale, w Ameryce. Nie będzie to Lolo Woods, czyli Pośród lasu, a ostatni komiks, który był wydawany w Ameryce, przeskoczył jako trzeci, jako ten, który zostanie wydany teraz, będzie to Plunge, czyli po polsku toń. Dostaliśmy polską okładkę, tak naprawdę wszystkich tych komiksów dostaliśmy polskie okładki w katalogu. Bardzo fajnie poradzono sobie z tym logo tego tytułu. To jest komiks, do którego scenariusz napisał Joe Hill. W oryginale było tak, że pierwszy tom, no tutaj bez sensu mówić tom, nie? No bo to są niezależne komiksy, niezwiązane ze sobą, także kolejnością można dowolnie żonglować, kolejnością ich wydania. No ale w oryginale było tak, że ten pierwszy tom był napisany przez Joe'ego Hilla, czyli Kosz pełen głów, i ostatni, czyli Toń. U nas przeskoczyło to. I teraz dostaniemy komiks Joe'ego Hilla, będzie to w czerwcu. Tutaj trzeba teraz tylko tyrać Szymasa, żeby szybko to przeczytał. I tak jak 16 czerwca się ukaże, tak mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu zaserwujemy wam naszą dyskusję, naszą recenzję tego komiksu. Natomiast wiemy już, że kolejny, czwarty komiks, czyli Pośród lasu, Lolo Woods, ukaże się we wrześniu. Natomiast ostatni, Daphne Byrne, nie wiem jak to się czyta, będzie miał premierę w 2022 roku. Czyli rozciągnęło się nam to, bo pierwotnie było powiedziane, że wszystkie 5 komiksów zostanie wydanych w tym roku. I pamiętam, jak rozmawiałem z Nocnym, to on nawet nie chciał podawać tej informacji w newsie, bo mówił, że to jest przecież oczywiste. To jest tylko 5 komiksów, z czego 2 pierwsze wychodzą od razu tego samego dnia, więc zostają 3. Więc mamy cały rok na wydanie 3 komiksów, więc oczywiste, że to wyjdzie w 2021 roku, a nawet go dziwiło, że nie wiem, nie zawęzili tego czasu do pierwszej połowy 2021 roku, a tu się okazuje, że trochę się nam to rozjeżdża, że ostatni komiks to będzie dopiero przyszły rok. Co ciekawe, nie mam teraz otwartej tej zakładki przed sobą, ale pamiętam, że trafiliśmy na taki news, że w Stanach wyjdą te komiksy w pakiecie z jakimś etui bodajże połączone i tam będzie osobny tomik z tym komiksem Sea Dogs. Z tym, który był publikowany tylko w zeszytach. Po 2 strony w każdym zeszycie. On miał ostatecznie jakieś 70 stron, raczej cieniutki zeszyt i on nie trafił do wydań zbiorczych. To był taki dodatek dla ludzi, którzy kupowali zeszytówki. Komiks również autorstwa Joe'ego Hilla. My na pewno omówimy ten komiks, co prawda no, nie będziemy mieli go w wersji papierowej, ale omówimy go jako 6. podcast, czy też 7., bo były też pierwsze wrażenia i tam pewnie sobie z Szymasem podsumujemy całą pierwszą falę tej serii, no ale informuję, że w Stanach jest możliwość zakupienia tego komiksu wydanego w oddzielnym tomie. No tylko, że to takie wkurzające, nie? Bo podejrzewam, że jeśli ktoś chciał kupić te komiksy, to już je kupił w normalnych tomach, a teraz no nie dostanie tego pojedynczo, musi kupić cały pakiet. Powiem wam, że też mnie trochę niepokoi brak zapowiedzi drugiej fazy tego projektu, bo jak to się tam teraz nazywa? Black Label, czyli ten imprint DC, zapowiedział niedawno serię horrorową, serię komiksów horrorowych rozszerzających uniwersum obecności. I to był duży news, to była duża rzecz, gruchnęła. I w tym momencie tak, kurczę, cały czas nie dostaliśmy, wiecie, zapowiedzi drugiej fali Hill House Comics i tak zaczynam się obawiać, czy ta druga fala w ogóle nam powstanie. No ale to zobaczymy, nie ma co na zapas się tutaj martwić. Dobra, przejdźmy do filmów, a tutaj mamy niewiele newsów tak naprawdę. Co prawda w kwietniu wydarzyło się bardzo dużo w temacie filmów, ale ja o tym nagrałem już bardzo dużo podcastów w kwietniu. Ponieważ w kwietniu mieliśmy te 2 pierwsze festiwale online filmów amatorskich Dollar Babies. Najpierw było to King on Screen, argentyński festiwal, który omówiliśmy w 4-osobowym składzie, w bardzo długim, ponad 2-godzinnym podcaście, a potem był festiwal Stephen King Rules. Bardzo duży festiwal, który zaserwował nam prawie 30 filmów, 3 noce, 3 pełne noce oglądania, bardzo dużo paneli, wywiadów, bardzo ciekawie prowadzony, fajna rzecz. Ja nagrałem o tym 3 osobne podcasty, gdzie dokładnie relacjonowałem festiwal oraz omawiałem filmy, także nie ma sensu, żebym tu tutaj o tym więcej mówił, ale warte podkreślenia, że coś takiego się wydarzyło, coś takiego miało miejsce i to było z mojego punktu widzenia fantastyczne wydarzenie, a do tego mogliśmy dwukrotnie obejrzeć jedyny polski Dollar Baby, Kucyk, który jeszcze nie został omówiony w Radiu SK, ale mam nadzieję, że niebawem to naprawimy. Natomiast rusza powoli, rozkręca się machina promocyjna serialu Historia Lizzy od stacji Apple TV. Dowiedzieliśmy się, kiedy będzie premiera tego serialu i będzie to 4 czerwca, czyli już niebawem. Ja właśnie sprawdzam, 4 czerwca to jest piątek, czyli postaram się na 4 czerwca zrobić wiadomości z Martwej Strefy, gdzie pogadam może bardziej szczegółowo o materiałach promocyjnych, bo już z mojego punktu widzenia wczoraj ukazał się pełen trailer tego serialu. On trwa 3 minuty, pokazuje bardzo dużo, ale no to jest czerwcowy news, więc chcę go zostawić na czerwiec, bo ostatnio różnie z tymi newsami bywa i niech to przejdzie tam i niech powstaną kolejne wiadomości z Martwej Strefy, czyli może na tego 4 czerwca sobie zaplanuję wiadomości z Martwej Strefy, by jakoś tak ostatecznie pogadać jeszcze o kilku materiałach promocyjnych. No na chwilę obecną dostaliśmy 2 pakiety zdjęć promocyjnych, które są fajne, które wyglądają całkiem nieźle. Ten trailer, tak spoilerując, zdradzając, on też wygląda nieźle. Cały czas nie ma plakatu, ale ja wczoraj długo sobie szukałem, googlowałem, czy nie wiem, coś się pojawiło, jakaś grafika promocyjna i w sumie na IMDB znalazłem jakiś wycinek czegoś, co wyglądało na plakat, zacząłem googlować po grafice i jest coś, co wygląda jak plakat, przy czym to jeszcze nie jest taki pionowy plakat, a wiecie, pozioma graficzka, która pewnie będzie jako okładka w Apple TV, jako okładka tego serialu, ona wygląda nieźle. Mamy tam twarz Julianne Moore i ona z jednej strony się tak rozmywa i ten świat się trochę rozmywa, tak jak ona by przechodziła na Księżyc Buja, no i logo, które mnie się podoba. To logo już było na wszystkich materiałach promocyjnych, także to nie jest żadna nowość. No, my na pewno o Historii Lizzy powiemy dużo. Mamy z Jerrym nagrany już od jakiegoś czasu podcast o książce, czyli to jeszcze w tym miesiącu na pewno pójdzie jako wprowadzenie do serialu. Na pewno zrobimy pierwsze wrażenia, więc w czerwcu może znów dostaniecie trochę więcej podcastów. Zobaczymy, te pierwsze wrażenia albo pójdą jakoś, nie wiem, w kolejny piątek, albo może wskoczą dodatkowo. Zobaczymy, bo też nie ma się co rozpędzać, nie? Z tymi dodatkowymi podcastami. No a potem cały serial. Z tego co pamiętam, on ma chyba 8 odcinków. Czyli no kiedy? Zakończy się jakoś tam w końcówce lipca. Więc w wakacje będzie podcast z kolejnego serialu kingowego, fantastycznie. Nawet nie w końcówce, 16 lipca się zakończy. A, bo my dostaniemy 2 pierwsze odcinki 4 czerwca, no to fantastycznie. Czyli w zasadzie z 25% zrobimy te pierwsze wrażenia. No spoko, bywało już i tak. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. To wygląda świetnie, cały czas mam obawy, bo jednak Stephen King pisze scenariusz do całego serialu, a z tym bywa różnie, ale to wygląda fajnie, a spoilerując naszą opinię o książce, to byliśmy nią zachwyceni. Także kurczę, no, jeszcze kilka dni i jaram się naprawdę dość mocno i czekam na jakąś zapowiedź Chapelwhite. Mam nadzieję, że ten serial jeszcze w tym roku wypłynie, no, albo jakoś tam na początku następnego, byle szybko. Dajcie mi to jak najszybciej. I wiecie co? To jest chyba wszystko. Mówiłem, że tych newsów niewiele, tak naprawdę no, było kilka całkiem sporych informacji. No, ta zapowiedź Gwendy gruchnęła nam całkiem fajnie. Książeczka o tyłeczkach też dla mnie bomba zapowiedź. No, czekamy na nowy komiks Hilla, zapowiedzi książkowe Hilla. Także było tego dosyć dużo, ale jak patrzę na stephenking.pl, to tak naprawdę od połowy kwietnia, no dokładnie od połowy, od 14 kwietnia nie mieliśmy żadnych w zasadzie newsów, także dlatego dzisiaj tak krótko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć!